Włączasz to wideo. Nie wiesz, czego się spodziewać. Pierwsze sekundy zdecydują, czy zostaniesz dłużej. A ja nie powiem ci o kolejnym ataku człowieka na człowieka. Nie powiem ci o kolejnym skandalu. Nie obrażę nikogo. Chcę ci powiedzieć o tym, czego właśnie brak powoduje wiele trudnych dla człowieka sytuacji. Chcę ci powiedzieć o tym, co zapomniane. Chcę ci powiedzieć o tym, co w natłoku zdarzeń tak trudno dzisiaj poczuć, co tak trudno zauważyć. Chcę ci powiedzieć o tobie. Każdy z nas zmierza w tę samą stronę. Każdy zmierza w stronę siebie. Różnica jest taka, że większość z nas nie robi tego świadomie, ale to i tak się wydarza. Zmierzamy gdzieś, nie wiedząc, że zmierzamy na najważniejsze spotkanie. Chcemy spotkać, zauważyć, czyli poczuć siebie. Jak to się stało, że siebie nie czujemy, nie zauważamy? Jest wiele powodów, a jednym z nich jest to, że kiedyś doświadczyliśmy zdarzeń, które były dla nas trudne. Ktoś nas nie zauważył, kiedy tego potrzebowaliśmy. Nie mieliśmy wsparcia, kiedy bolało, przytulenia, kiedy płakaliśmy. Więc sami również nie potrafimy sobie tego zapewnić. Doświadczyliśmy odrzucenia, braku akceptacji, braku zrozumienia i współczucia. Nie doświadczyliśmy obecności drugiego człowieka, czyli nie doświadczyliśmy miłości w trudnych dla nas chwilach. A im większy ból odczuwaliśmy, tym bardziej się zamykaliśmy. Kiedy dziecko płacze, rodzic zrobi wiele, aby przestało. Zazwyczaj odwraca naszą uwagę zabawką, wygłupami. Innymi słowy, uczy się nas, że jakaś część nas, w tym przypadku trudne emocje, nie są mile widziane. Zaczynamy je lekceważyć, zamiast uczyć się, jak z nimi być. Przestajemy zwracać na nie uwagę, czyli zamrażamy się, aby nie bolało. Wszelkie emocje są jednak nieodłączną częścią życia. Pojawiają się i potrzebują nas, potrzebują zrozumienia, czyli potrzebują miłości. Nieświadomie uciekaliśmy i nadal uciekamy od emocji, od cierpienia, od bólu, zupełnie nie rozumiejąc, że odcinając się od tego, co trudne, odcinamy się od jakiejś części siebie. Czyli tracimy połączenie z samym sobą, a przez to tracimy głębokie połączenie z życiem. Bo kiedy lekceważysz, czyli kiedy blokujesz się na to, co trudne, jednocześnie przestajesz odczuwać, zauważać to, co piękne. Bo tym czymś, co odczuwa zarówno trudne, jak i piękne, jest ten sam organizm, jest nim twoje ciało, czyli ty. Innymi słowy, jak zamkniesz oczy, by nie widzieć czegoś trudnego, tym samym nie zauważysz również czegoś pięknego. A w tobie, jak i w każdym z nas, jest pragnienie, aby w pełni żyć. To, że na wierzchu jest tafla lodu, nie znaczy, że pod spodem nie ma życia. Więc my, nie wiedząc, że tam pod spodem jesteśmy, że tam pod spodem żyjemy, zaczynamy szukać siebie, czyli tego życia na zewnątrz. Innymi słowy, zamiast rozgrzać taflę lodu i mieć dostęp do źródła, szukamy wody na zewnątrz.
Dodatkowo, kiedy w naszym dzieciństwie brakowało miłości, czyli bliskości z jednym lub dwojgiem rodziców, nasz młodziutki umysł mógł uznać, że musi zapracować sobie na uczucia, na uwagę, na miłość. Takie zdarzenia pozostawiają w nas poczucie braku wartości. A to również skutkuje ciągłym szukaniem tej wartości, czyli siebie na zewnątrz. Dodając do tego wszystkiego szum i pęd, jakiego doświadczamy w dzisiejszych czasach, mamy gotową receptę na niezauważanie siebie, a przez to na nieodczuwanie głębi życia. Każdy z nas przeżył bardzo dużo. Dla większości życie było i jest trudem. Większość z nas cierpiała. Była zostawiona, zdradzona. Każdy z nas czuł ból, złość, gniew, zagubienie. Każdy z nas płakał. Porzucano nas. A przez to my zaczęliśmy porzucać sami siebie. Kiedy życie nas uderzało, radziliśmy sobie na tyle, na ile potrafiliśmy. A jak nie potrafiliśmy, to tworzyliśmy tafle lodu, mur ochronny, wszystko byle nie czuć niewygody. Zamiast przekierować tam miłość, uciekaliśmy od tego, co bolało i szliśmy na zewnątrz, w stronę tego, co dawało lub daje nam ulgę. Jednak to, co wołało o naszą uwagę, nie odeszło, nadal tam jest. Po jakimś czasie tego nieświadomego zamrożenia, po jakimś czasie tego niezauważania siebie, tego pędu, szumu, zaczynamy tęsknić. Tęsknimy za sobą. Ta tęsknota skutkować będzie szarością życia, smutkiem, zagubieniem, uczuciem bycia w nieodpowiednim miejscu, bezsennością, natłokiem myśli, a może piciem lampki wina tylko do kolacji, aby ukoić tę tęsknotę. Zapomnieliśmy tak bardzo o sobie, że nawet nie pamiętamy, o czym zapomnieliśmy, za czym tęsknimy i zupełnie nieświadomie zaczynamy szukać czegoś, co da nam ukojenie. Zaczynamy szukać oczywiście na zewnątrz, bo cała kultura zaprasza nas do kierowania uwagi na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Nasz umysł mówi: zdobądź to, czego pragniesz, a będziesz szczęśliwy. Serce, czyli miłość, czyli to, kim naprawdę jesteś, mówi: spotkaj siebie, a wszystko się ułoży. Powiedz mi, co myślisz, kiedy słyszysz słowa spotkaj siebie? We mnie zazwyczaj rodziła się myśl: ale przecież jestem, siedzę tu, co mi to daje? Jestem i nic się nie zmienia. Poza tym przecież nie ma ani jednej reklamy, która by mówiła: zauważ, poczuj, spotkaj siebie. To prawda. Nie ma. Bo najcenniejsza rzecz, jaka na świecie istnieje, nie jest do kupienia. Im bardziej jednak siebie zauważysz, tym większą głębię życia poczujesz. Za każdym razem, kiedy w moim życiu wydarza się coś, co dotyka mnie głęboko, staje się to zaproszeniem do zauważenia bardziej siebie. Do zauważenia tego, co prosi o zauważenie. Od paru lat jestem singlem. Po trzech związkach, w tym jednym, który trwał 7 lat, zrobiłem, co jako jedyne wówczas potrafiłem. Zablokowałem się na relacje. Nie chciałem być więcej zdradzony, ale mimo wszystko życie chce żyć, więc pewnego wieczoru ze smutkiem rozmawiając,
Do ręki wziąłem długopis. Siedzę w wannie, zanurzony do połowy i myślę, w którą stronę teraz? Gdzie mnie życie chce prowadzić? Przypomina mi się chwila, która się nie wydarzyła. Być wtulonym i zapomnieć o istnieniu czegokolwiek. Wiesz, co bym chciał? Chciałbym... Ta muzyka, którą słyszę, ona chce ukoić moje zmysły. Ona chce wejść jeszcze głębiej i pokazać mi, kim jestem. Ta muzyka dotyka miejsc przykrytych czasem. Ta muzyka rodzi we mnie myśl, przypomina mi, kim jestem. Tę subtelność chcę pokazać. Chociaż nie wiem, kim, wiem, że jesteś. Oddychasz tym samym powietrzem. Chodzisz po ziemi, po której ja też. Może kropla też ta sama nas spotkała. Czasami może masz te same myśli. Żyjesz sobie życiem swoim, idziesz gdzieś przez świat. Może nawet o mnie nie wiesz. Ale w moim sercu łagodzisz każdy strach. Tylko nie ten, że to jednak może tylko sen. Jestem w miejscu, w którym nie wiem. Tysiące podjętych decyzji, czy to nadal ja? Wszystko zdjąć, wszystkie maski, zostać nagim, tylko po to, by otulić się czymś twoim. Powiedz mi, gdzie jesteś? Każdy ból mnie zmienia, każdy widok uszlachetnia, każdy oddech uzupełnia. Jestem. Po prostu jestem. Odstawiam umysł, mam prawo nie wiedzieć, po prostu być. Przecież ważne, że jestem, że oddycham, że słyszę, że widzę. Przecież czuję. Tak dużo czuję. Czasami za dużo. No i piszę oczywiście, lubię pisać. Tak spotykam się ze sobą. Z tą głęboką częścią siebie. I w lipcu tego roku serce szybciej mi zabiło. Jeszcze wówczas nie wiedziałem, że zmierzam po łzy, bo okazało się, że jakaś część mnie, część, której nie dałem wystarczająco dużej uwagi, nadal prosi o zauważenie, czyli prosi o uleczenie. Nasze dłonie stały się jednym. Połączyły się, aby mogły się rozstać. Połączyły się, aby mogły zatęsknić. Wówczas nagle zanikł puls. Wówczas nagle nadmiar łez. Bolało, a nie wiedziałem gdzie. Chociaż mój system cały się trząsł. A oddech nie mógł wybrzmieć. To był ten moment. To był ten bezcenny moment, w którym mogłem uciec. Odwrócić uwagę od bólu lub z nim być. Być towarzyszem tego, co się wydarza. Nie oceniać jako dobre. Nie oceniać jako złe. Po prostu być. Pozwolić, by wybrzmiało,
aby się uspokoiło, a następnie zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Zrozumieć, co mi pokazuje. Relacje nad wyraz często są próbą otrzymania czegoś, czego szukamy. Próbą zobaczenia siebie w oczach partnera. Pragniemy być zauważeni, ale nie możemy być, jeżeli sami siebie nie zobaczymy. Zatem tak jak marzysz, aby ktoś przytulił ciebie, zauważ tę potrzebę, bądź z nią i sam ją przytul. Ją, czyli siebie przytul. No więc w tych miłosnych poszukiwaniach trafiłem na pięknego człowieka, który miłości szukał na zewnątrz, bo jako dziecko był porzucony przez rodziców, więc tej miłości od nich nie otrzymał. Rana odrzucenia była na tyle duża, że najprawdopodobniej przerodziła się w odcień narcyzmu. Kiedy mówię narcyzm, nie ma we mnie wyśmiewania czy ironii. Jeżeli już, to jest we mnie olbrzymie współczucie. Bycie porzuconym przez rodziców w młodym wieku może skutkować tym, że ten mały organizm, cud jeszcze trudem nieskażony, nie potrafił udźwignąć, poradzić sobie z tym, że jego rodzice, jedność nadzwyczajna, którą z nimi odczuwa, nagle, bez wytłumaczenia, odchodzą. Rozpacz wewnątrz musi być nieopisywalna. Takie dziecko, aby udźwignąć to, co się wydarza, blokuje się na emocje, ucieka od nich, zamiast z nimi być. Zamraża się na odczuwanie tego, czego doświadcza, bo jest to trudne. To zdarzenie wpłynie już na każdy kolejny dzień naszego bohatera, bo ten organizm wewnątrz również pragnie głębi, pragnie żyć, czyli odczuwać. Podobno w dzisiejszych czasach większość z nas ma rys narcystyczny, czyli szuka atencji na zewnątrz. Każdy mniej lub bardziej został zraniony. Życie takiego dziecka może rozwinąć się na wiele sposobów. Narcyz wcale się nie kocha, wręcz odwrotnie, on tylko zachowuje się tak, jakby się kochał, ale wewnątrz jest ból. Cały system kształtuje się tak, że zaczyna działać, aby tylko otrzymać to, czego nie otrzymał w dzieciństwie. Pragnie miłości. Każdy z nas tego pragnie. Nie patrzę na to jak na coś złego. Patrzę na to jak na potrzebę bycia zauważonym. Patrzę na to z szacunkiem, z pewnością tego nie wyśmiewam, bo rozumiem, że robimy to, bo byliśmy mniej lub bardziej skrzywdzeni. Narcyz dotyka twojego najsłabszego punktu, dokładnie tego, który potrzebuje uwagi i zajmuje się nim, stając się wówczas dla ciebie jak narkotyk. Tobie się wydaje, że wreszcie trafił się ktoś idealny, bo daje ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Zatem uzależnia ciebie od siebie, bo wówczas nie będziesz mogła bez niego żyć. I właśnie to jest tym, czego on chce. Daje siebie, potem zabiera, dodatkowo przekonując cię, że koniec relacji to twoja wina. Tobie rozpada się świat i nie chcąc tego bólu, zaczynasz za nim biec, dając mu to, czego on potrzebuje, czyli zainteresowanie, uwagę, bo od rodziców jej nie dostał. Jednak jak się dokładnie przyjrzysz, to zobaczysz, że od samego początku coś tu było nie tak. Nie lekceważ sygnałów. W ciszy zauważ, co cię do niego ciągnie i zauważ, że to nie jest miłość, a tak naprawdę jej brak, który akurat on wypełnia. Wykorzystaj tę wiedzę do uleczenia tego, co domaga się w tobie uleczenia. Cały mój system mnie ostrzegał. Może dlatego, że dużo w życiu odczułem prawdziwej miłości. Z tego powodu trwało to tak krótko.
Kiedy jednak sprowokowany trudną sytuacją, w wyciszeniu przyglądasz się sobie, zaczynasz odkrywać, skąd w Twoim życiu takie sytuacje. Czyli w których miejscach może tej miłości jeszcze brakuje. Każdy z nas ma programy i wierzenia. Pytanie, czy się zatrzymasz i zobaczysz te, które już Ci nie służą, a które nadal Tobą kierują. Dla przykładu, wielu z nas jest skrywana mentalność ofiary, jako kolejny sposób na szukanie akceptacji, uwagi na zewnątrz. Jako małe dzieci nauczyliśmy się, że bycie biednym, użalającym się nad sobą, przynosi korzyść w postaci zwrócenia na nas uwagi, którą się karmimy, nie zauważając, że nadal to robimy i że finalnie to nas ogranicza, bo koliduje z działaniem, z życiem. Chcemy żyć, ale z drugiej strony jest schemat użalania się nad sobą, który zabiera moc sprawczą. Stoi na przeszkodzie rozwoju. Dla osób z mentalnością ofiary to, co jest, jest niewystarczające, bo ofiara głównie skupia się na tym, czego nie ma, ponieważ to wspiera jej bycie biednym, nieszczęśliwym i myśli, że dzięki temu świat jej pomoże. Kiedy jednak zauważysz to, co cię ogranicza, co ci szkodzi, to tym samym jest to święty moment. Moment, w którym zaczynasz uzdrawiać siebie. Bo jeżeli masz czegoś świadomość, ty możesz tym kierować. Jeżeli nie masz czegoś świadomości, to coś kieruje tobą. Zatem kluczem jest zatrzymanie, wyciszenie, czyli zbliżenie się do siebie, a tym samym zobaczenie, co ci już nie służy. Pragnienie odczucia siebie, czyli miłości, będzie ciągnęło cię w różne miejsca, abyś tylko zobaczył, że tam finalnie nie znajdziesz tego, czego szukasz. Wszystkie sytuacje szukania uwagi na zewnątrz tak naprawdę sprowadzą cię ostatecznie do wewnątrz. Pojawi się zaproszenie, aby zobaczyć siebie, tego zranionego, który domaga się tej miłości na zewnątrz i aby z nim być. Czyli, aby dać mu to, czego pragnie. Dać mu siebie, czyli miłość, aby się uspokoił. To, że pragniesz tej miłości, czyli uwagi, czyli tak naprawdę siebie, jest niczym innym, jak Twoją pamięcią, tęsknotą za sobą. Hej, widzę Cię. Twoje włosy zaczesane na bok. Oko zaklejone po kolejnej operacji zeza. To na myśli, dlaczego akurat Ciebie to spotkało. Wiem, że nie rozumiesz, co się dzieje, bo jesteś za mały, by to zrozumieć, ale uwierz mi. To Cię wzmocni. Zagubienie, którego doświadczyłeś, będzie motorem do odkrywania siebie. A następnie będziesz wspierał, kierował ludzi ku sobie. Bardzo często uciekamy przed bólem, to jest nasz naturalny odruch, zatem tak naprawdę w głębi pragniesz być przy sobie, do siebie wrócić, a jednak przypadkiem, odruchowo, nadal od siebie uciekasz. Uznajemy, że ból jest czymś złym, a ulga od bólu jest gdzieś na zewnątrz, jednak idąc na zewnątrz lekceważysz ból. Miłość jest w pozostaniu z bólem, towarzyszeniu mu. Wówczas on przestaje nas gonić. W tym byciu z bólem jesteś również ty, bo jesteś też bólem. Tam siebie spotykasz. W tym momencie, w którym chcesz uciec, ale zauważasz, że już nie jesteś dzieckiem, które bało się bólu, że jesteś dorosłym, który da sobie radę, że ten ból jest już do udźwignięcia, że jest on również częścią ciebie i ponowne uciekanie przed nim byłoby tak naprawdę dalszym uciekaniem przed sobą. Jeżeli chcesz spotkać siebie, zatrzymaj się. Większość z nas siebie nie widzi. Bo świat na zewnątrz, jak telefon, serial, praca, pęd, zdobywanie, jest tak atrakcyjny, że idziemy tam, a przez to nie zauważamy siebie.
Kiedy jesteśmy oddaleni od siebie, to wówczas szukamy na zewnątrz. Szukamy czegokolwiek, co da nam namiastkę siebie. Jak zdobycie czegoś z zewnątrz może równać się zauważeniu siebie? Zbliżanie się do siebie to zbliżanie się do miłości. Kiedy zbliżasz się do miłości, nie potrzebujesz szukać miłości, czyli akceptacji na zewnątrz. A wówczas zmienia się intencja, z jaką działasz, bo idziesz z miłości, a nie po miłość. Jeżeli co jakiś czas przychodzą do ciebie myśli, że coś tu chyba nie jest okej, że chyba jestem nie do końca w odpowiednim miejscu. Jeżeli odczuwasz subtelne uczucie pustki, zmęczenie, brak energii, mniejsze lub większe zagubienie, nie możesz spać. Masz natłok myśli, które mówią: nie akceptuję siebie, nie jestem wystarczający. To może być sygnał, że nie zauważasz siebie. Nie rozumiemy, że część naszych problemów jest właśnie efektem tego, że gdzieś tam kiedyś, na samym początku, zablokowaliśmy się, uciekliśmy, nie zauważyliśmy siebie. Potem już tylko kolejne decyzje wyrastały na tym niezauważaniu siebie i swoich potrzeb. I powstało coś, co nazywamy teraz naszym życiem. Innymi słowy, podejmujemy decyzje z miejsca zranienia, chęci ulgi i wówczas nasze życie będzie nasączone tego efektami. Bo na przykład, jeżeli życie ciebie boli i chcesz ulgi, to pobiegniesz w ramiona kogoś, kto to ukojenie może ci dać, nawet jeżeli ta osoba nie do końca jest dla ciebie odpowiednia. Będziesz zgadzać się na związek pomimo poniżania, bo wewnątrz ciebie jest olbrzymie pragnienie odczucia siebie, głębi, czyli miłości, i myślisz, że ktoś lub coś z zewnątrz jest w stanie ci to dać. Jeżeli miałbym wybrać ze wszystkiego, co wiem, ze wszystkich kultur, religii, konceptów, jedną metodę na bycie szczęśliwym, to nazwałbym ją ty. Ty, czyli życie. Kiedy się zatrzymasz, kiedy siebie poczujesz, kiedy siebie doświadczysz większego spokoju. Doświadczysz większego bezpieczeństwa i doświadczysz bardziej życia. My jesteśmy tu. My odczuwamy siebie tu, w ciele, wewnątrz. Więc dlaczego szukamy siebie na zewnątrz? Niech świat wreszcie siebie zauważy. Niech ludzie wreszcie wrócą do siebie. Niech wojny ustaną. Niech poniżanie człowieka odejdzie. Niech wywyższanie siebie ustąpi. Niech wszystko, co nieludzkie, rozpuści się w miłości boskiej. Proszę, aby świat wreszcie zauważył wartość w samym sobie. Niech świat wreszcie przestanie szukać siebie na zewnątrz, bo tym samym oddalamy się od siebie bardziej, bo tym samym krzywdzimy siebie jeszcze mocniej. Proszę, aby świat przebudził się i doświadczył skarbu, jaki w każdym z nas jest,
skarbu, któremu nie może się równać ani dom, ani samochód, ani pieniądze, ani sukces. Skarb, którym jest każdy z nas. Bo na to, abyśmy tu byli, złożyły się miliardy gwiazd. Bo na to, abyśmy tu byli, złożyło się miliard nieprzypadkowych sytuacji. Zapytasz zatem, dlaczego jest trudno? Trudno jest, bo nie zauważamy siebie, a tym samym nie zauważamy życia. Trudno jest, bo uwierzyliśmy, że musimy coś mieć i gdzieś być, a tym samym to, co już jest, przestaje być wystarczające. Takie proste, a tak pomijane. Wpadliśmy w koło niewoli, doświadczamy rany, z tej rany krzywdzimy innych. Ranę, którą w sobie niesiemy, chcemy zakleić, wypełnić, uleczyć czymś z zewnątrz, a że to się nie udaje, to idziemy bardziej, idziemy szybciej, idziemy mocniej, idziemy więcej i głośniej, z nadzieją, że to pomoże, nie widząc, że zagłuszamy siebie, a to powoduje więcej bólu. Zamiast zauważenia, oddalamy się od siebie. Zamiast zatrzymania, idziemy dalej. Wielcy mistrzowie mówili, że to, czego potrzebujemy do szczęścia, mamy już w sobie. Więc spotkaj siebie to wyciszenie, to uspokojenie, spotkaj siebie to zatrzymanie. Kiedy się zatrzymujemy, zaczynamy widzieć więcej. Nie tylko siebie, swoje schematy, programy, ale również swoje potrzeby, swoje marzenia. Oddalanie się od siebie to zagubienie, brak energii i sensu życia. To właśnie spotkanie, czyli połączenie ze sobą, jest tym, co daje energię do życia, daje radość. Życie staje się sensem samym w sobie, a wówczas sensu nie musisz szukać. Zauważ wreszcie siebie. Ty jesteś tym, co daje ukojenie. Ty jesteś swoim wybawieniem. Co może być ważniejszego i wspanialszego niż ty? Nic ci siebie nie zastąpi, no bo jak coś daleko na zewnątrz może zastąpić coś, co blisko wewnątrz. Zauważenie siebie jest aktem miłości w stosunku do siebie. A wiesz, dlaczego akurat ta miłość jest tak ważna? Bo jesteś postacią wielowymiarową, a na najgłębszym poziomie jesteś miłością. Więc kiedy ciepłem, zauważeniem, obecnością, czyli właśnie miłością, otulasz skrywane emocje, ból, którego doświadczamy, zagubienie, które zabiera oddech, pustkę, która wyrywa serce. Jeżeli to wszystko, co trudne, jeżeli tego nie wyprzesz, jeżeli z tym będziesz, jeżeli staniesz z tym twarzą w twarz, czyli otulisz miłością, to tym samym, możliwe, że po raz pierwszy w życiu, staniesz twarzą w twarz ze sobą. Ból, którego doświadczamy, spotyka się z naszą esencją, z wibracją miłości. W ten oto sposób możesz poczuć miłość, czyli spotkać właśnie siebie. Tym sposobem wspierasz siebie, a nie stajesz przeciwko sobie. Jak walczysz z emocją, to bardziej się od siebie oddalasz. Wszystko, co nie traktowane z miłości, będzie zaburzeniem twojej naturalnej wibracji. Czyli miłość, którą na głębokim poziomie jesteś, spotyka się również z tobą, tyle że na poziomie fizycznym. Czyli napięcie w ciele rozpuszcza się w najbardziej transformującej wibracji, jaka istnieje. Wibracji miłości. Tak jak dokładasz rękę do miejsca na ciele,
które akurat Cię boli, tak dotknij emocji, które do Ciebie przychodzą. Zaopiekuj się nimi, a tym samym spotkasz siebie. Na poziomie fizycznym jesteś ciałem, człowiekiem, ale u podstaw jesteś energią, wibracją miłości, nazwę to boskością. Wiedz, że jest to wszechinteligentna energia miłości. Więc Ty, zbliżając się do siebie, zauważając siebie, zauważasz właśnie tę miłość. Nawiązujesz kontakt z boskością, która uczy Cię, by postępować według niej. Ona Cię prowadzi, więc za każdym razem, kiedy podchodzisz do życia, do ludzi czy siebie, z miejsca szacunku, współczucia, wyrozumiałości, to jednoczysz się z miłością. Wracasz do niej, wracasz do domu. Czyli jeżeli mówię, że to, czego szukasz, masz w sobie, znaczy, że ta miłość jest. Ty nią jesteś. I jak mówię, pierwszy ruch musi wyjść od ciebie, to znaczy, że ty wychodzisz do trudnych chwil, do świata, do siebie z miłością jako pierwszy. I wówczas miłość odczuwasz. Dokładnie tak samo, jak wypowiadasz słowo, a następnie słowo możesz usłyszeć. Wszechobecna miłości, dziękuję Ci za siłę, by zauważać siebie. Kieruj mnie w stronę prawdy, aby uczyć się być, a nie pędzić. Dziękuję, że przypominasz mi, że walka z tym, co trudne, rodzi więcej bólu. Dziękuję Ci, że uczysz mnie siebie, miłości wszechnadzwyczajnej. Dziękuję, że wskazujesz na to, co ważne, kiedy o tym zapominam. Dziękuję Ci za to, że wspierasz mój oddech, kiedy ja nie mam już sił. W ostatnim roku, w tych trudnych dla mnie chwilach, przygotowałem dla siebie plan. Plan, który pomógł mi jeszcze bardziej zauważyć siebie, uszanować, przetrwać, rozpoznać głębiej to, kim jestem i po co tu jestem. Przyszedł czas na zauważenie siebie. Zauważenie tego, co domaga się zauważenia. Puszczenie tego, co już nam nie służy. Jest mi niezmiernie miło i z pełnym szacunkiem pragnę zapowiedzieć, że będziemy mieli okazję wspólnie odkrywać siebie, a także życia w jego prostocie. Będziemy mieli okazję spędzić ze sobą dużo czasu podczas najnowszego programu Spotkaj Siebie, w którym skierujemy się ku sobie, czyli w stronę najbardziej pożądanej wibracji, wibracji miłości. Ten program to uspokojenie umysłu, a co za tym idzie, większe odczucie siebie, radości z życia i spokoju. To 15% teorii, a 85% prostej, wyciszającej praktyki. To powrót do ciała, a co za tym idzie, większe odczucie życia. Spotykając siebie, spotykasz miłość, którą u podstaw jesteś, więc miłości, akceptacji i wartości na zewnątrz nie musisz szukać. To nic innego jak droga ku sobie, swojej wolności, potrzebom i pragnieniom. Program, który na głębszym poziomie zaprosi Was, aby nie szukać na zewnątrz. Ten program jest dla osób, które nie czują satysfakcji z chwili obecnej. Dla tych, którzy nie wiedzą, w którą stronę iść. Których męczą myśli, uwiera życie, brak energii. Chcą coś zmienić, a nie wiedzą co. Ten tekst, dobór muzyki i ujęć powstał właśnie z zauważenia połączenia się ze sobą. Bo zauważenie siebie to połączenie się z energią życia, która jest energią kreacji. Czy mój nowy kurs zmieni Twoje życie? A kim ja jestem, aby Ci powiedzieć, że zmieni?
Ja zrobię, co w mojej mocy, aby być tam z serca, aby być tam z głębi, aby być tam w prawdzie. Przeprowadzę Cię przez proces, przez który sam przechodzę. Ten kurs to jak kolejny odcinek ulubionego serialu. Dowiadujesz się więcej i idziesz przez świat z nowymi doświadczeniami, nową wiedzą i nową jakością. Traktuj moje programy jak koncert, jak spektakl, który poszerzy Twoje postrzeganie, wprowadzi więcej głębi i jakości do Twojego życia. Jeżeli chcesz iść ze mną w tę podróż, zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w takim kursie, ale stacjonarnie, a nie online, to kolejne odosobnienie odbędzie się również pod nazwą Spotkaj Siebie, a zapisy właśnie wystartowały. Zauważ wreszcie siebie. Ty jesteś tym, co daje ukojenie. Ty jesteś swoim wybawieniem. Co może być ważniejszego i wspanialszego niż Ty? Nic Ci siebie nie zastąpi, no bo jak coś daleko na zewnątrz może zastąpić coś, co blisko wewnątrz. W delikatności siebie dotknij. Poczuj, kim jesteś. Poczuj namiętnie każdy ruch, każdą łzę i każdy ból. Poczuj radość, poczuj siebie. Zauważ może po raz pierwszy tak głęboko, tak by wreszcie odczuć przechodzące przez Ciebie życie. Tak by bardziej serce otworzyć. Tak by w nim głębiej spocząć. Tak by ta miłość mogła wypełnić więcej Twojego życia, Twoich słów, Twoich myśli, Twoich decyzji. Spotkajmy się w wyjątkowej i subtelnej podróży do siebie, czyli do odczuwania życia bardziej. Zapisać możesz się już teraz na jakobjakwiodi.pl w związku z sytuacją na świecie, co wpływa na trudną sytuację finansową większości z nas, ale również ze względu na moje jeszcze głębsze dotknięcie siebie, czyli miłości. Obniżyłem ceny tych spotkań o połowę w stosunku do cen, jakie obowiązywały do niedawna. Wszystkie szczegóły znajdują się w opisie tego filmu.